Cześć, witam cię detailingowy dziadzia. Słuchaj, dzisiaj ze mną długo oczekiwany. Znaczy promocja. Premiera już dawno była, no jak to u dziadzi. Zanim się pojawi ta nowość, to już jest wosk oblatany. No tak jest, no co zrobić, to samo życie. Ostatnie woskowanko, które widziałeś na kanale, to prawdopodobnie był to Funky Witch Paradise Gloss. Na tym panelu. Przeskoczyłem teraz tu. Drzwi sobie delikatnie otworzyłem, żeby nie nasmarcować tej strony. Co do samego wosku. Opakowanie. Bardzo ładne. Bardzo ładne. Plastikowe, ale ładne. Takie bogate, można powiedzieć. Tak na bogato, fajnie. O, i tu mamy już opis tego produktu. Rebon to ręcznie stworzony polimerowy wosk. Syntetyczny, klasy premium. W jego składzie znajduje się kilka nowinek z rynku surowców. Zastosowaliśmy, kurczę ślepy jestem, a tu jest tak małymi literkami. Zastosowaliśmy kombinację wosków oraz polimerów, które w opracowanym połączeniu gwarantują bardzo mocne maskowanie mikrozarysowań, czyli mega maskuje. I teraz tak, tu mam przedzielone taśmy. Będę chciał zobaczyć przyciemnienie i tu położę ten wosk na pastę od Auto Swag, od Swag Auto Detailing. Na pastę tę one-stepową. Zresztą film był. Propozycja, jak nie zapomnę, to się pojawi. I teraz tak, co my tu mamy? A, i skończyłem. A, mikrozarysowanie. Widoczne przyciemnienie lakieru, odpychanie brudu oraz silną hydrofobowość. Dobrze. Sposób użycia. Przed aplikacją wosku dokładnie. No. Otwórz. Dobra. Rozprowadź cienką warstwę wosku na jednym elemencie i dopolejruj mikrofibrą do osiągnięcia zadowalającego efektu bez smug. Pozostaw auto w ciepłym, suchym pomieszczeniu na kilka godzin, aby trwale związał się z podłożem. Teraz tak, tu nie ma kurczę opisane elemencie, aha, czyli do osiągnięcia rozprowadź cienką warstwę wosku na jednym elemencie i dopoleruj mikrofibrą do osiągnięcia zadowalającego efektu. Czyli co? Kładę jej i docieram. No to wygląda. Nie wiem, tak to zrozumiałem. No dobra, zobaczymy. Otwieram łobuziaka. O, szczelka wypadła. Ciekawe. A, przepraszam. To jest taki dekielek. No fajne. Zobacz. Taki dekieleczek, który jest krzywy, który się nie domknął, bo jest krzywy i nic z tego, no szkoda. No dobra, ale pomysł fajny, krzywy, ale fajny. Tak wygląda wosk, jaśniuteńki, wącham i śmierdzi tam gdzieś jakiś miodek. Ale cały czas wosk mówi, że mu bliżej do pasty, do butów. Jest jakiś taki złamany ten zapach. Ani to miód. Kurde, fajny. On taki w nocha jak ładuje, to aż tak jakby pobudzał. Z czym on mi się kojarzy? Nie gumy do rzucia. Kurde, coś było, co tak orzeźwiało oddech. Jakiś holsik. Hologramy. Hols? Któreś holsy chyba. Coś innego. No tak mój nos to odbiera, słuchaj. Ciekawe, ale czuć tam tę pastę do butów. Ale teraz jak się już nakręciłem na ten holsa, no to idzie w tę stronę. Kurde, bomba. Fajnie, ale rzeźki. Ła. Aż... Jak po kresce teraz się czuję. Po malowaniu kreski oczywiście, nie? Flamastrem. Fantastycznie. Ale rzeźki, ale... Kurde, ciekawe. Zobaczymy, jak będzie się aplikować. Idę po aplikator, bo zapomniałem. Czyli co? Jedziemy z tematem. Panel podzielony, ja idę po aplikator, zakładam GoPro i lecimy. Okej, mam tu już po paprańca. Tak jak widzisz, specjalnie odłożyłem aplikator. Wcześniejsza aplikacja, tutaj z woskiem. Tutaj mamy rebonika, gumiaczki, te same mikrofibry, ale świeże, także nie stresuj się, spokojnie.
Ok. Mam, że tak powiem, parkę tych mikrofibr, albo nawet po trzy, musiałbym zobaczyć. Teraz tak, zapach wiemy, zobaczysz jak to wygląda z GoPro, tak fajnie, na bogato, ale zapach jest taki, no naprawdę, kurde, coś innego, fajny. Czuć, że gdzieś tam daleko jest ta pasta niby do butów, ale po dłuższej, no taki orzeźwiający, kurde, jeszcze się z takim czymś nie spotkałem w włosku, ciekawy. O, to się przemieszcza, będzie się otwierać. Przemieszcza się, dobra, ale nie wychodzi. W Hemotion Road 52 ten środek odkręcał się razem z pokrywką. Dobra, słuchaj, biorę aplikator. Lecimy, nie będę ci przedłużał i marudził. Tak jak mówiłem, wyjałowione na maksa pasta. I to czuć, że... O, poślizg bez poślizgu. Dobra, okej. Okay. No dobra, najpierw pyk. A co on mi tu jakiś fiolet nabrał? Co tu? O, ale tłuściuch, zobacz. Zobacz jaki tłuścioszek, widzisz to? Oj, 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 tłuścioch na maksa, dobra, mała ilość. Oj, tak, tłuste, tłusty na maksa, o kurde. Tu też polecimy. Niewielka ilość, ojeju. Ale się uwalnia ten zapach. Zajebisty. No, z zapachem to popłynęli, ale słuchaj, wydajność tego wosku to jest kosmos. Naprawdę. O Jezu, ojeju. O, tłusty. Nie, ja to już w ogóle chyba sobie tylko wezmę, o tak jeszcze tylko pyknę i odłożę. Dobra, bo myślę, że to będzie wszystko. Zobacz, co się dzieje. Zobacz, jaki tłuścioszek. Naprawdę. Tłuścioch niesamowity. Jadę, 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 jadę. Raz ko razu, tam, taram, tam, tam. Ale tu już mi brakuje. A jednak. Jakbym go dał na cały aplikator, słuchaj, to byłoby go za dużo. Czyli co chwilę trzeba sobie tak umoczyć delikatnie. Czyli robimy ping, bing, bing. I to wszystko. I już znowu mamy masełko. Ok, tu wzdłuż tego, żebyśmy wiedzieli. No zapach jest obłędny. Fajny, zapach jest naprawdę super. Z początku zaletowało mi to pastą do butów, ale po dłuższym wąchaniu, no jest tam gdzieś tam pasta daleko, ale... Ole rzeźki, o, super. Sprawdźmy jak pójdzie. O, tak nie lubi. Tak nie lubi, czyli tylko okrężne ruchy już i zostawimy. Jeszcze jedno takie małe umoczonko, jakkolwiek by to nie zabrzmiało. No tłuścioch, czuję, że trzeba będzie długo poczekać zanim go dotrę, no ale tam było, żeby go dopolerować. Kurde, nie rozumiem. Okej, okay, tu dotąd weźmiemy. No dobra, no co, no tu mam, tu mam, tu mam, tu mam, tu też mam. Przeskakujemy tu, słuchaj, na ten górny panel, tu, o, tu na tej paście polerskiej, od Swag Auto Detailing, idzie miodnie, tutaj to już w ogóle, fajnie, bardzo fajnie, na dzień dobry powiem ci, że jest super, naprawdę, zobaczymy jak będzie z docieraniem, no wydajny skurczybyk, ojejku, naprawdę wydajny. Dobra, tam były jakieś water spociki, zobaczymy czy je przykryję i będę chciał zrobić jeden myk. Tu mam rysy i tak bez docinki go pojadę, o. Tu jeszcze nie było pasty, a tu już jest pasta. Słuchaj, no to jest niekończąca się historia z tym woskiem. To można smarować i smarować, on się w życiu chyba nie skończy. Dobra, no zostawiam, no co? Dużo go dałem, kurde. Ty, ale on już jest do dotarcia. Tak mi się wydaje. A jeszcze dobrze nie skończyłem, słuchaj. Zobacz. Tak. Jakby już? No. Kurde, no niby się ciągnie. Spróbuję, zaryzykuję, słuchaj.
Zobaczmy. Zaryzykuj. Jak nie, to odpuszczę. No stawia opór. Ale słuchaj. O, marzę się. No to nie. Odpuszczam. Tak? Odpuszczamy. Zaraz zobaczymy. Ta strona i ta strona. Otworzę drzwi. Cały czas jest smużenie, więc zostawiam. Nie, zostawiam. Dobra. Uruchamiam stoper. Pokaż mi tu ryja. Złapał ryja, złapał ryja. Nie chcę połączeń alarmowych. Pyk. Dobra, start. Dobra, lecimy. Okej. Jeszcze raz tu. No kurde, to wygląda jakby było już. No naprawdę. Ale dam mu jeszcze trochę. Dam mu jeszcze trochę. Tu u góry. No też wygląda jakby było już. Co jest grane? Nie, dam mu trochę. Trochę mu dam. Słuchaj, zapach. Zapach mnie rozwalił. Ale on do tej pory siedzi mi w nosie. Taki niby świeży, ale może być to taki... Może on taki być trochę i też chemiczny się wydawać, ale... No fajny, fajny. Coś innego, naprawdę. Super. Aplikacja, no to jest tłuścio. Tu nie wiem, znaczy jak go dasz mało, to będzie stawiał opór. Ale ładujesz go na aplikatorek i jedziesz, i jedziesz, i jedziesz, i jedziesz. Słuchaj. Aplikacja ciekawa. Aplikacja ciekawa. Aplikacja? No mocna truja. Bardzo mocna truja. Tak, bardzo mocna truja. Podobnie jak tutaj z Funkiewiczem. Też taka 3+, nawet można powiedzieć, przez tą tłustość. Najgorsze jest to, że moim zdaniem on już powinien być do dotarcia, a marzę się niesamowicie, widzę. Coś niebywałego. Tu otworzę, żeby nie zajechać na tamten wosk. Jeszcze sprawdzę tu. No tutaj to już w ogóle do docierania. Tutaj, o, widzę, że bateria się w aparacie kończy. U mnie jest minuta 47. Idę wymienię baterię w aparacie i zakładam GoPro i będę starał się go dotrzeć po 3 minutach. No co mamy? 2.47, słuchaj. Jedziemy tu i patrzymy tu. Tu patrzymy. Ciągnie się. A tu? Tu jakby się też ciągnie, ale tak ciężko się ciągnie, kurczę. Dobra, próbujemy docierać. 3.06. Jedziemy. Delikatnie. Będę chciał go zdjąć. Opór jest, opór jest. Tu, gdzie za mocno przysech, nie mogę go dotrzeć. Czyli za długo czekam. O, ale się ciągnie, ojej. No chyba to był błąd. Trzeba było go od razu docierać. Muszę użyć znacznej siły, żeby go dotrzeć. No niestety docieranie nie jest tu idealne. Dobra. Okej. No, nie wiem, może go za długo zostawiłem. No ale jak od razu docierałem, to smużył niesamowicie. Tu już nie ma smużenia. Dobra. Teraz tu z tej strony. O, paskudna sprawa. Dobra. Niestety musiałem użyć znacznej siły, słuchaj, żeby go dotrzeć, więc to nie jest fajne. To nie jest miłe. To nie o to chodzi, żeby się pastwić nad lakierem. Tu jeszcze trochę zostało. Jak ci przyschnie, no niestety wtedy mamy problemik. Latara. O kurde, zobacz, co się dzieje. O, ogień i dym. O ja. O kurcze. O ja. Ale masakra. U góry poszło już. Czyli tutaj nie wolno czekać. Trzeba go od razu chyba docierać. O, błęd. Nie fajnie. Dobra, jeszcze tu zobaczymy. No na lekkie docieranko to tu nie ma co liczyć, że sobie weźmiesz i pomiziasz. No nie, no nie schodzi w ogóle. Ciągnie się, cały czas się ciągnie.
Zaraz biorę nową mikrofibrę. Dobra, nie ma sensu. O, zaczyna się, kurde. Masakra. Zaczyna się. Oczywiście, co? K2. Krótki włos. I lecimy. Szybkie, okrężne ruchy. Widocznie tamtam... Nie, no jest cały czas. To w ogóle... Jest? Znika powoli. Ale i tak czy tak siły muszę użyć znacznej, naprawdę, żeby go zebrać. Nie jest to konkursowe docieranko. Tu go nie ruszałem w ogóle. Opór jest 5,45, czyli tutaj 5 minutek poleżał i też cudów nie ma. Zaraz zobaczymy. Uwaga. Latara inspekcyjna. Pyk. I smugi. Zobacz, widzisz to? W górę smugi. W dół smugi. Jak Hemotion. Albo i gorzej. O! O boj. Już mi się nie chce. Już mam dosyć wosku. Też mi się zachciało zakupów. O ja. Ogień i dym. Dobra. Odwracam i lecę. Może w końcu się... A, jeszcze zobaczę, czy tu. No tu znikło. Czyli trzeba było go od razu docierać i już. Nie zostawiamy go w ogóle. Tylko od razu docieramy, na to wygląda. Co tam? O ja, jedzenie. Widzisz to? Zobacz. Słodycze. Słodycze. Dzięki. Co tam, mała? Też byś chciała, tak? Ojoj, mordeczki. Też przeszłyście na jedzonko. No co wy? No cześć, 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 cześć. No dobra, już, już. Z pancią idźcie. Dobra, musimy, słuchajcie, zrobić przerwę. Przepraszam, musiałem się napchać. Żona zrobiła mi męskie ciasteczko, czyli widziałeś, jaki wypas. Mięsiwo. Żona robi sama wędlinki w jakimś takim urządzeniu, gdzie się ściska. Później wychodzi taka swojska wędlinka, bo te kupne to sobie można, wiecie, gdzie wsadzić. I do tego jeszcze robić swojski chlebek. Żyć nie umierać. Sadło rośnie. A, gumy. I lecimy z woskiem. Ale pyszne. Bardzo dobre. Świeżutkie. Mam nadzieję, że ci smaka narobiłem. No dobrze. Słuchaj, latarka. Ogień i dym. Nie, tu też jest. Myślałem, że już po wszystkim. Też są smugi. Jak nie dam rady, to odpuszczę, bo ja się nie będę tutaj... Przecież, zobacz. Nie będę się męczył, słuchaj. Klimat Routa, naprawdę. Ale uderzenie ładne. Klimat Routa. O, tutaj widzę jeszcze, jak smuży. O, pierdziele. No nie dotrę go, nie ma szans. O nie, idzie. Idzie, powoli idzie. Tu teraz. O, najgorsze jest to, że... Trzeba troszeczkę przycisnąć ten panel, no i to jest do duszy. No już tak, kurde, no smuży, no. Ajaj. Jak ja nie lubię takich wosków, no ludzie. No ja wiem, 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 zrób sobie sam, no ja nie umiem, no. Także, no niestety, ja nie umiem. Najlepiej jest krytykować, no ale jeżeli ktoś wypuszcza wosk, mówi, że jest banalny w aplikacji i jest fantastyczny, no to fantastycznie się przy nim nie pracuje, niestety. Aplikacja, fakt, była niezła. Docieranie od 1 do 5, jedyneczka. Najgorszy level. Nic fajnego, naprawdę. Nic fajnego. No i cały czas smuży, ja mam... Wywalone mam, ja się nie będę męczył, co ty. Jak Road 52. Tam w ogóle, jeżeli chodzi o Roada, gdzieś słyszałem na wpisy, że kładłem to na tłustą pastę. Właściciel tak gdzieś napisał. Tak, 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 na tłustą pastę. No ale co, no takie życie, no jakoś się wytłumaczyć chciał pewnie. Tłusta pasta. A już zacznijmy od tego, że tamten Hemotion Road 52 już nie jest 52, bo jest nowa, ulepszona wersja, więc to nie wiem, tam będzie 60, ale dalej się nazywa 52. Euforia niby 77. Zobaczymy, co z nią będzie. Znaczy, ja już wiem, co z nią będzie. Ale to się wszystko okaże. Słuchaj, cały czas mi smuży, cały czas jest ten tłusty nalot, ten delikatny holcik, jeszcze jedna fibra, może wezmę tę miękką, tak żeby, może miękka zbierze, ale jak tamta nie zebrała, to miękka też nic nie da. Dobra, pomacham trochę. Także jak chcesz ten wosk położyć na całe auto, to siłownie sobie możesz już odpuścić, słuchaj, bo się namachasz, kto tam, T-Mobile.
Nie przegap, dobrze, nie przegapię. Nie przegapię na pewno. Jak? No trochę lepiej. A tu? No szału nie ma, tu jeszcze, dobra. Dobra, poddaję się, tutaj się poddaję, tu jest dobrze. No, powiedzmy, że jest całkiem nieźle. No, a tu mamy smugi. Dobra, to lecimy. Docierania jest co niemiara, naprawdę. Ojej. I takie, wiesz, tłumaczenia, kurczę, wosk, wyjedź na dwór, trzeci oddech kaczuchy, wilgotność, kurczę, 44, temperatura 13,5. Kurde, to nie jest powłoka. W ogóle powłoki niektóre są fajniejsze w nakładaniu tak naprawdę niż niektóre woski. Ten jest tego przykładem niestety. Oczywiście pozdrawiam właściciela, ja rozumiem, jest to jego produkt, no ja wiem, że ja krytykuję, no ale ja pokazuję jak jest, słuchajcie, no słuchaj, no to nie jest tak, że ja sobie coś wymyślam, kurczę, przed chwilą kładłem tutaj fan kiwicza, może aplikacja nie była banalna, ale docieranie to było coś pięknego, tam tak naprawdę to mikrofibra się nawet przez chwilę nie zmęczyła, no słuchaj, no, no jest, udało się, trzy mikrofibry, jedna tłusta, druga K2 z krótkim włosem i trzecia mięciutka i jakoś to poszło. Uf. Nawet nie będę wyjeżdżał na słońce, żeby się to nie wypacało przypadkiem, bo tak czuję, że będzie to jak w Hemotion, kurczę. Tydzień po myciu, kurczę, jeszcze mazy wychodził. Ja myślałem, że narobiłem hologramu, a to się okazało, że wosk się jeszcze pocił. Więc tutaj może być podobnie. Udało się. Co widzę? Wydobycie ziarna, ale z reguły tak jest, jak woski przyciemniają, to fajnie pokazują ziarno. No jest nieźle, dobra, słuchaj. Odklejam tasiemkę. Pyk. No tak, przyciemnienie jest no znaczne, znaczne, tak, tak. I tutaj przyciemnienie, w tym, pod tym kątem jak patrzę, przyciemnienie do połysku, wysoki level, słuchaj. I tak patrzę teraz tu i tu, to nie wiem, czy tu mi się bardziej nie podoba. Wykończenie jest ostre, naprawdę. Bardzo ładne, w garażu. Przyciemnienie, no jest, chyba jest. Dobra, odklejam wszystkie taśmy. Słuchaj, i skakuję przed aparat. Ok. Siadam i opowiadam. O, dobrze. Fu. Jakby to powiedzieć, no luksusu nie było. Przeprawa niesamowita. Nie wiem, który mi się gorzej docierało. Ale chyba Road 52. Uderzenie tego wosku. Ja już tu widzę. Przyciemnienie jest masakryczne. Naprawdę. Przyciemnienie jest tutaj na wysokim levelu. Połysk również. Jak na przyciemnienie. Uderzenie jest naprawdę fajne. Przypomina mi bardzo Road 52. Naprawdę. Bardzo mi go przypomina. Ale tu docierka lepsza. Zdecydowanie lepsza. Co jest fajne? Ziarno. Takie produkty właśnie, które przyciemniają, słuchaj, tak znacznie, znacznie, one wydobywają głębiej, tak ziarno ci pokazują, że to, bo ten połysk jest troszeczkę gdzieś schowany i wtedy widzisz ziarenko. W słońcu mistrzostwo i tutaj będzie podobnie. A jeden produkt jest, siedzi tam, nie wiem czy już był, właśnie, który robi mega, wyciąga mega ziarno. No ja to widzę już przyciemnienie, to w ogóle bezapelacyjnie, bez dyskusji w ogóle. Bez dyskusji przyciemnienie jest. Ok, teraz krótko, podsumowując wosk. Zapach przez chwilę zaczął mnie drażnić w nos, więc nie wiem czy to było, czy to jest to. A to sobie można wsadzić w kurze. Za każdym razem mi wypada, tragedia. Nie dość, że nierówno siedzi to. Zapach intensywny, mocny, rześki, taki świeży, taki aż tak można powiedzieć drażni. Za dużo teraz. Teraz już go mam za dużo, ale to może dlatego, że go wciągałem mnóstwo z puchy. Przy aplikacji, przy aucie zapach bajeczka. Tutaj z zapachem piąteczka. Od 1 do 5 naprawdę piąteczka. No fajnie. Aplikacja trójeczka, taka mocna trójeczka. Docieranie bardzo mocna jedyneczka. Albo nawet przed jedyneczką. Docieranie na tragedia, niestety. Niestety, no szału nie ma. Przyciemnienie oczywiście znaczne. Maskowanie level mistrz. Połysk
do przyciemnienia. Bardzo fajny. Z tego względu, że ładnie podniósł to ziarno. Ładnie naprawdę ten panel wygląda. Super, naprawdę super. Taki trochę nawet bym powiedział, że wchodzi w mokre. Wchodzi w mokre. W garażu. Tutaj patrzę, pod kątem. I przyciemnienie jest obłędne. Tak jakby lakiernik, jak ja to zawsze mówię, dobrał źle farbę. Przyciemnienie jest masakryczne. Także tutaj nie liczymy na szkło, liczymy na maskowanie i wydobycie ziarna. No niestety, to docierka. Docierka jest kiepska. No dobra, słuchaj, wysmęciłem się na maksa. Klasycznie z mojej strony będzie na końcu filmu pokazanie w cieniu, pokazanie w słońcu. Oczywiście cropping jutro. Jadę dzisiaj na trening. To samo mówiłem przy wosku od Funky Witch, od Wiedźmy. To samo mówiłem, ten sam dzień, ta sama, podobna. Ten sam dzień aplikacja. A cropping, tak jak mówiłem, jutro. Na końcu filmu oczywiście, jeżeli wosk stwierdzę, że dokończył już swojego żywota na tym panelu, pojawi się jako propozycja test trwałości i ogólne takie wrażenia z użytkowania tego wosku, czyli przyciąganie kurzu standardowo, jakość brudu. A że mamy koniec marca, zaczyna się wiosna, więc mam nadzieję, że to docieranie odwdzięczy się trwałością, jak przy Hemotion na przykład, i samo oczyszczanie. Chciałbym, bo zrobiąc całe auto, naprawdę będzie ogień i dym. Jak zrobisz całe auto, to gwarantuję Ci, że pakuj się na cały dzień roboty. To nie jest tak, że sobie wpadniesz, ogarniesz i z głowy. Moim zdaniem fajniej będzie chyba aplikacja i od razu docierać, bo później jest naprawdę problem. Później jest problem, trzeba użyć znacznej siły. Tu, gdzie od razu docierałem, smużył, ale odpuściłem mu. Ponownie mikrofibra i schodziło zdecydowanie lepiej niż na tym panelu. Więc moim zdaniem nie dajemy mu odpocząć. Od razu aplikujemy cały panelik i sobie powoli docieramy, czyli długo. No dobra, z mojej strony to wszystko. Zapraszam Cię do dalszej części filmu. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!